Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Z największą przyjemnością zaczynamy magazyn EKG. Jest 9.08. Maciej Głogowski, witam. Witam naszych gości w studiu, a dziś w studio magazynu EKG pan Paweł Tarnowski, tygodnik Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Piotr Kuczyński, główny analityk Excelion, doradcy finansowi. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Jan Bazyl Lipczyc, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Witam państwa. No to na początek. Wiecie panowie, co będzie na początek? Na początek. Wiemy, oj wiemy. No co będzie na początek? Nie, na początek... Nie, to co z panem redaktorowi zaświta akurat. Giełda, wyniki giełdy. Dokładnie, giełda mi zaświtała. Walutowe. Proszę bardzo. Proszę w tej chwili, jak patrzę sobie na WIG20, to widzę jakieś 59 setnych do góry, 2779 punktów. To mi zaświtało na sam początek. No i jeszcze powiem panom, jak na rynku, i państwu przede wszystkim, jak na rynku walutowym. Frank po 3,07 zł, euro 3,99, funt 4,65, a dolar po 2,86 zł. I moje ulubione pytania, co będzie dalej? Pan Piotr Kuczyński. Bardzo dobre pytanie. Jak zawsze. Tak, no, bardzo dobre pytanie, bo już od listopada zeszłego roku trend boczny 2,600, 2,800. Trend boczny to znaczy? 2,600, 2,800, WIG20 sobie tak chodzi między 2,600 a 2,800. Między bokami sobie chodzi. Tak, i można spokojnie było grać, kupując blisko 2,600, sprzedając blisko 2,800. Jesteśmy blisko 2,800 znowu. Wczoraj ewidentnie pojawił się jakiś kapitał, należy zakładać, że zagraniczny. Bo to były bardzo dziwne zachowanie było wczorajszej giełdy. Zresztą amerykańskie też było dziwne. Europejskie było normalne. Amerykańskie też było dziwne. Pewno tam też zawitał jakiś kapitał, tylko chyba chiński w tym momencie, bo ten, który do nas zawitał, by nie wystarczył. No, spekuluje się, że to uciekające kapitały z rynku tureckiego przechodzą na rynek polski. Bo tam rzeczywiście indeksy się walą. Prawdę mówiąc, jak się spojrzy na wykres... Czyli witamy u nas. No, być może tak. Pytanie tylko, czy one przyszły na chwilę, na dwa dni, na dwa miesiące, na... nie wiadomo, jak długo one przyszły, po pierwsze. I po drugie, czy są na tyle duże, żeby przebić te 2,800. Bo jeżeli gdyby przebiły, no to mamy ruch o 200 punktów w górę wreszcie. No, tak mogę powiedzieć, czy w kierunku 3000. To byłoby miłe. No nie będziemy polemizować, że byłoby miło, prawda? Niewątpliwie byłoby i nie będziemy, z takim fachowcem nie będziemy polemizować. A ja chciałem panów popytać o to, jak polemizują sobie ze sobą ministrowie naszego rządu. To właściwie nie jest nic nadzwyczajnego, bo to, że dyskutują głośno w mediach i mają najczęściej albo bardzo często odmienne od siebie zdanie, to się w naszej polityce zdarza. Temat wcale nie będzie wyjątkowy. Jak na ostatnie czasy, niczym panów nowym konfliktem wewnątrz rządu nie zaskoczę. Będziemy rozmawiać przez kilka chwil o OFE. Informacyjnie, bo dodam, w tej chwili powinno rozpocząć się już spotkanie partnerów społecznych w Komisji Trójstronnej. Bez udziału rządu partnerzy społeczni mają poszukać i sprawdzić, czy są w stanie zawrzeć między sobą kompromis i z kompromisową propozycją pójść do rządu i powiedzieć, proszę bardzo, to my o OFE mówimy tak, jednym głosem. Wczoraj obecny tutaj w magazynie EKG pan Jeremi Mordasewicz mówił, że chodzi między innymi o to, aby w przyszłości składka do OFE wróciła do poziomu 5%. Wydaje się, że łatwiej, znacznie łatwiej dogadają się ze sobą partnerzy społeczni, czyli związkowcy i pracodawcy, niż między sobą członkowie rządu. Pytałem pana ministra Rostowskiego, który był tutaj wczoraj u nas, czy wydaje mu się, że mógłby on sam zgodzić się na takie 5% składki do OFE w przyszłości. Teraz obniżamy ją do 2,3, a potem podnosimy do 5. Czy pan będzie jeszcze raz podchodził i rozważał taką możliwość, czy absolutnie pan by ją wykluczał? Ja ją absolutnie wykluczam. Nie ma takiej możliwości? Nie ma takiej możliwości. No, minister Rostowski mówi krótko, a Jacek Żakowski dzisiaj o tym samym rozmawiał z ministrem Michałem Bonim. Posłuchajmy. Minister Rostowski wczoraj w tym radiu powiedział, że to jest niemożliwe. 5% nie do przyjęcia. Ja nie wiem, dlaczego pan minister Rostowski tak to mówi. Rozumiem, że my wszyscy jesteśmy przywiązani do tego punktu wyjściowego, ale chciałbym jeszcze raz powiedzieć, to nie chodzi o to, żeby zdusić system ofowski, tylko jeśli dokonujemy nie jego likwidacji, tylko racjonalnej korekty, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy, żeby on był bardziej efektywny. No i minister Michał Boni mówi właśnie, to zapiszmy w ustawie o efektywności podwyższenie później tego poziomu do 5%. No i co panowie sądzą? Czekamy na przyjście Gajowego, który zrobi porządek i pogoni tych chłopców z lasu. Czyli krótko mówiąc... Premierze. Tak, tak. Kiedy głos zabierze premier i powie,
proszę państwa, bo to przecież nie tylko Michał Boni i Jacek Rostowski, również pani minister Fedak w tym sporze głos zabiera i powie, proszę państwa, dość tego, stanowisko rządu jest takie i takie. Nie ma przecież, nie może być stanowiska jednego ministra, drugiego ministra i trzeciego jako stanowisk odrębny. Najbliższy wtorek jest posiedzenie Rady Ministrów i projekt tak, ma być ale... przyjęty. Ten chocholi taniec wokół OFE z wiodącym udziałem członków rządu trwa od miesięcy. Dlaczego premier tego do tej pory nie przeciął? Krótko mówiąc, nie rozumiem. To się nie powinno tak odbywać. Pan Paweł Tarnowski. Ja myślę, że problem zasadniczy polega na tym, że rozmawiamy o rzeczach, które się mają wydarzyć za kilkanaście, a nawet za kilkadziesiąt lat. Więc przy takiej perspektywie... To ma się wydarzyć za chwilę. To się ma wydarzyć za chwilę, ale te liczby, o których rozmawiamy, na ile można sobie pozwolić, jeśli idzie o system OFE i o wielkość tej składki, co jest kosztowne dla budżetu państwa, jak wiadomo, no to polega na tym, że każdy liczy, po pierwsze, jakie założenia przyjmuje, znaczy jakie będą inne reformy, w jakim tempie one będą realizowane, czy KRUS się zmieni, czy się zmienią systemy opieki społecznej, więc skoro jakieś założenia są przyjmowane, to potem jest problem tej natury, że ten długi okres pozwala na sporą dowolność tych wyliczeń. Znaczy, bo założenia dotyczą tak długiego okresu. I tutaj ja akurat byłbym zwracał ogromną uwagę na wyliczenia ministra finansów. No, on musi dopiąć budżet, zdusić deficyt budżetowy i to musimy zrobić wszyscy we wspólnym interesie i to jest sprawa zasadnicza. No więc jeżeli jemu wychodzi z tych rachunków, że jest to taki ruch jest niemożliwy, no to wówczas sądzę, że trzeba zwracać przede wszystkim na to uwagę albo powiedzieć, dobrze, w tym roku jeszcze niewiele zostanie zrobione poza taką kosmetyką, jeśli idzie o reformy finansów publicznych, do których zmierza Balcerowicz, ale w następnych 4 latach one będą mocniejsze. Wówczas można na więcej pozwolić, jeśli idzie o tę składkę OFOS-ką. No będą mocniejsze, to ja nie wiem, pokaże. Czy akurat premier, on oczywiście będzie musiał jakąś decyzję podjąć, ale ma potwornie trudne zadanie. Mianowicie też i nie ma tak na dobrą sprawę aparatu, żeby... Chciał być premierem, to ma. Żeby to odpowiedzialnie wyliczyć. Pan Piotr Kuczyński. No więc ja powiem w ten sposób, że właściwie to jest wszystko jedno. Tak, wszystko jedno. Właściwie najlepszą propozycję złożył według mnie Marek Belka, prezes NBP, zawiesić na 4 lata. Na co przypominam, w waszym programie w TOK FM minister Boni swego czasu powiedział, nie, niemożliwe, a może nie u was, nie. No nieistotne, na pewno powiem, pan minister Boni, niemożliwe. No ja już widzę tego ministra, który zdecyduje się za te 4 lata powiedzieć 7,3%, 20 miliardów, zwiększamy zadłużenie i do OFE pakujemy pieniądze. Tak powiedział, prawda? No i teraz, czy to będzie 3,5 czy 5, to ja już widzę tego premiera i tego ministra, który za 2-3 lata powie, zwiększamy zadłużenie o ileś tam miliardów, żeby zwiększyć składkę 2,3 do... Wszystko jedno, 3,5, 5, cokolwiek. 2-3 zostanie po wsze czasy, chyba będzie następny kryzys, który według mnie nastąpi i wtedy w ogóle nie będziemy dyskutowali o OFE. Kiedy ten kryzys, żebyśmy wiedzieli? No tak, rok, 2-3, no. No nie wiem, przez tego się nie da wywrócić. Fakt, to już taka politologiczna, ta wcześniejsza analiza o tym, co przyszłe rządy zrobią? Fakt, że premier nie ma lekko. To ja się z tym zgadzam i ja tu nie śmiałbym przesądzać, czy premier powinien się opowiedzieć po stronie ministra Boniego, czy po stronie ministra Rostowskiego. Sądzę, że o stanie finansów na dziś o wiele więcej wie minister Rostowski i na pewno w tym całym problemie jest masę zmiennych, choćby takich jak demografia, która przecież też rzutuje na to, co się będzie za paręnaście lat działo w systemie emerytalnym, jak przedłużenie czasu pracy. Krótko mówiąc,
liczba niewiadomych jest olbrzymia. I nie chodzi o to, że ktoś w tej chwili, jakiś, znajdzie się jakiś guru, który nam powie z całą pewnością, co będzie za 5, 10 czy 15 lat. Bo wiadomo, że takiego mądrego nie ma. To podwójny Nobel z ekonomii. Gdyby potrójny. Może nawet. Z jasnowidzenia raczej. Raczej chodzi o, mnie chodzi tylko o jedno, o to, że taki bardzo zamęt informacyjny w rządzie jest niedopuszczalny, że na to premier nie powinien pozwalać i to już parę miesięcy temu powinien tak powiem, wcisnąć te dyskusje w głąb, tak żeby one się nie wydobywały poza rząd. To jest też i potem jedna decyzja, no to się odbija. Mnie nie przeszkadza to, że są debaty publiczne. Właśnie, mnie nie przeszkadza to, że są dyskusje między ministrami również. Gdyby nie było tej dyskusji, byśmy powiedzieli z kolei, że gdzieś tam sobie załatwiają po cichu i też byśmy opowiadali. Niech mówią, no póki nie ma decyzji, niech mówią. Jakby już została podjęta decyzja, to wtedy powinni zamilknąć. To jest oczywiste. Ale na razie niech mówią. Mnie to odpowiada bardzo. Przypomniał mi się, pan użył sformułowania demografia. Demografia najbardziej znienawidzony problem rządzących w Polsce. Wszystkich. No, którzy nic do tego nie robią, żeby poprawić sytuację w demografii. Tak, prawda? Nie lubią tego słowa, problemu. No niektórzy robią, mają wiele dzieci, ale to jest zupełnie inny temat. W miarę swoich możliwości, na swoim małym poletku robią, ale tak. To jako żywo problemu nie rozwiązuje. Do dzieła. No dobrze. Jeszcze na sam koniec chciałem panów zapytać, to tak ostatecznie wydaje wam się, że możliwym jest, żeby partnerzy społeczni dogadali się i rzeczywiście wyszli do rządu ze wspólną propozycją pracodawcy i związkowcy? Sądząc z tego, ja... Pan Jan Bazyli, przecież. Widziałem się wczoraj też z Jeremim Mordasiewiczem, aczkolwiek w zupełnie innych sprawach. Sądząc z tego, co mówił o rozmowach, wydaje mi się, że jest szansa na zostawia nas pan z tą ciekawością, co to na porozumienie, sprawa. Tak. Był w dobrym nastroju, uważał, że jest szansa się dogadać. A według mnie jest to totalnie bez znaczenia. Ja tego nie będę nawet śledził. No zobaczymy, czy rzeczywiście będzie bez znaczenia i jaki będzie efekt. Do tematu OFE na pewno wrócimy, choć już nie w dzisiejszym wydaniu magazynu EKG. Przypomnę, w najbliższy wtorek Rada Ministrów przyjmować ma ostatecznie projekt ustawy. W najbliższy wtorek także druga, duża debata emerytalna w Radiu Tok FM. Jeszcze będziemy państwa na nią zapraszać. W studio, w tej chwili, w naszym studio magazynu EKG, pan Paweł Tarnowski, pan Piotr Kuczyński i pan Jan Bazyl Lipszyc. Jest 9:20 w Radiu Tok FM. Czas na informacje.